Na placyku łączącym kompleks buddyjskich świątyń z rezydencją 14 Dalaj Lamy zastaliśmy tłum mnichów i uchodźców połączonych wspólnym świątecznym posiłkiem. Tomek prowadzi nas niemalże za rękę poprzez cuda, których doświadczamy na każdym kroku. Na pożegnanie z Maglod Gangi, gdy już mieliśmy opuścić to miasto, wśród tłumu mnichów i uchodźców tybetańskich powitaliśmy samego Dalaj Lamę, który powrócił z wizyty na naszym kontynencie, z Niemiec. Tenzin Palmo, mniszka buddyjska pochodząca z Anglii. 12 lat samotnie spędzonych w jaskini wysoko w Himalajach. Przyjmuje nas w budującym się klasztorze żeńskim w małym pokoiku, paręnaście kilometrów od Maglod Gangi. It's not a matter of whether you're married or not married. It's not a matter of whether you're Asian or Western. The question is, do you recognize the nature of your mind? Nature of the mind is not male or female, is not married or celibate, is not west or east. Nature of the mind is just the nature of the mind. Ważniejsze w każdej religii to jest to znalezienie właśnie chrześcijaństwa i Boga. W buddyzmie to jest nirwana, nie, edukacji. Kurczę, nie pamiętam tych nazw, każda religia to jakoś nazywa, no nie? To cel, się zmieni. Azja odkrywa przed nami swe największe bogactwa, perły, skryte przed oczyma zwyczajnych turystów, które próżno szukać w kolorowych miejscowościach. Dzień dobry.
This is very good for memorize into mind, okay? Mm-hmm. So what morning, maybe 2 hours, teacher give us teaching, yeah? So then maybe after teaching, so they study on that mm-hmm. subject, what morning taught, okay? Then evening, so they debating on that subject. So that means, yeah, so maybe testing, okay, how he knows, yeah, how much, yeah, they understand, okay? So but this is very good for memorize, okay? Jedziemy do Amritsaru, miasta, które słynie ze złotej świątyni na jeziorze nieśmiertelności. Tam też, w roku 1919, dokonała się rzeź na wielu set Hindusach. Sformułowanie "dokonała się" jest zbyt bezosobowe. Sprawcą masakry byli Anglicy, którzy otwarli ogień do bezbronnego tłumu. Pięknie, obści w Indiach. Ale to obści. Amritsar, święte miasto Sikhów, w sercu którego na wodzie unosi się Hari Mandir, złota świątynia. Dzień, śpiew. Noc, śpiew. Kolorowe turbany, połyskujące sari.